Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. No już zbliżamy się ku końcowi, już idziemy, słuchajcie, do świątyni. Idziemy do świątyni śniącego. No niestety już nasza wspaniała przygoda zbliża się ku końcowi. Ale lecimy. A, jakiś mieliśmy fajny ten sobie założyć. A, bo niech będzie na razie ten, na spokojnie. Gdzieś tam zaraz za mieć doświadczenie wejdzie, to sobie to zwinność jeszcze dodamy. I tak mamy teraz taki topór. Elegancki, że to tam nam nic po prostu nie jest groźne. Oj, Bezi, co się zaciąłeś? Co się ty zaciąłeś, chłopie? Lepiej się do tego nie mieszać. Wypijemy sobie eliksir. Żeby tak szybko tutaj polecieć. I zobaczymy, co tam orkowie będą działać. Mamy ulumulu, więc nie jest źle, nie... Jopazi! Ale by spadł. By się roztrzaskał. Mimo iż, że ma... nie akrobację, tylko jak się to tutaj nazywa tak ładnie? Akrobatykę ma, dokładnie. No dobra. Zobaczymy, może jakichś tu przeciwników jeszcze spotkamy po drodze. Byłoby miło, jakaś tam rozrywka by była. O proszę, cieniostwór tutaj nam się chowa. No i po koledze. Tak to jest, tak to jest. Się zadziera z bezimiennym. Piekielniczej. Chociaż w sumie nam już nie jest specjalnie potrzebny. Ale Anusz Widelec, jakiś snaf będzie coś od nas chciał, to my od razu wiemy, masz tu piekielnika. Jakiś biedny, samotny kąsacz. No i po kąsaczu. Był sobie kąsacz, nie ma kąsacza. Dobra, może zobaczymy na mapie, bo powiem wam szczerze, ja już nie pamiętam, gdzie tutaj jest to siedlisko orków. Już jakieś początki chyba Alzheimera są u mnie. Bo człowiek niby grał w to kiedyś, ale tyle człowiek gra, robi, tu praca, tu coś, że gdzieś tam zawsze coś wypadnie. Oho, nam się wieczór tutaj robi. No i mamy, o, jest i nasz kolega. No, cześć. Urszak, pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się.
Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Niech sobie śpi, niech sobie śpi. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. No dobrze, porozmawialiśmy sobie. Coś tam się ciekawego dowiedzieliśmy. Że mamy dwa sposoby, żeby wejść do świątyni śniącego. Czyli przez magię orków, albo przez ten posążek. My sobie spróbujemy przejść jednak przez magię. Ajajaj, załóż Ulumulu będzie. Zaszlachtał ją tutaj. O, mamy, bardzo pięknie. Gierkę sobie zapiszemy. Proszę, jak orkowie nas nie atakują. Możemy nawet prawie z nimi porozmawiać. Włącza nam się okienko rozmowy. Orki skaczą, tańczą, bawią się. Normalna społeczność. O, ale się zdenerwował, oj, jak szaleje. Ale mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie, że wam to otworzę. Jest luz. Nie, widz, patrz co ja mam. Mam Ulumulu. Zobacz, mam Ulumulu. Wchodzimy tutaj do jaskini. Nie pamiętam już, gdzie ona nas zaprowadzi. Gdzieś na pewno będziemy musieli taki zwój teleportacyjny orków. Proszę. Przemiana w pieska, leczenie, światło też się przyda, bo tam ciemno będzie. No i teleport, jest i teleport orków. Bardzo fajnie. Ale jeszcze sobie tutaj pochodzimy, posprawdzamy, co tutaj te... O, ci orkowie pochowali. Proszę, tutaj jakieś zioła. Czemu nie? Przydadzą się. A jak się nie przydadzą, to się nie przydadzą. To będziemy mieli na potem. O, tu witaminki to tak, to się na pewno przydadzą. Bierzemy. No dobra, to wychodzimy i szukamy gdzieś tam tego wejścia do świątyni. No myślę, że tam będzie niezła jabłka, chociaż myślę, że jesteśmy dosyć przygotowani na to.
No i tu mamy synów ducha. Tutaj się modlą do tego posążka. Dźwignia ani drgnie, chyba bez tego posążka. Ona po prostu, no, tak będzie kwiła, ale my mamy ten czar, więc zawsze będziemy mogli gdzieś tam tutaj pokombinować z tym czarem. Ale jeszcze sobie zobaczymy, co tutaj jest. Oj, co tu się bezi? Bezi, zaciąłeś się, chłopie. Nie gniewajcie się, że tutaj sobie wezmę trochę waszej broni. O matko, tutaj tak ciemno, nie wiem czy wy też tak widzicie, tak ciemno, ale ja tu sobie może zapalę, może nawet światło. Bo naprawdę tutaj jest ciemno. O kurczę, zapomniałem! Ale teraz skrewiłem. Jaki lama. Przecież Urszak nas ostrzegał, że nie możemy używać magii. Ale teraz dałem. Nie mówmy, bo ja zapisywałem na pewno gdzieś tu. Tutaj jest. No dobra, to szybko lecimy. Dobra. No, za chwilę tam będziemy, gdzie jesteśmy. Gdzie byliśmy właściwie chwilę temu. Bo tutaj już. Weźmiemy sobie tylko te wszystkie potrzebne... Ojej. Wyleciało mi z głowy. Zwoje, dokładnie. Wszystkie zwoje nam tutaj potrzebne sobie weźmiemy. No bo bez nich to powiedziałbym ani rusz. Chociaż teraz już będę ostrożniejszy i na pewno użyję tam, gdzie nie będzie orków. Bo jednak faktycznie bardzo źle tutaj reagują nawet na takie banalne czary, w sumie takie nieinwazyjne, jak na przykład światło. W ogóle ich to nie rusza, że okradamy im tutaj, że jakaś mora przyszła i okrada im tą zbrojownię i wszystko. I to jest dla nich pikuś. Ale natomiast jak użyjemy jakiegoś czaru, to jest agresja po prostu pierwszego stopnia. No dobra, lecimy do góry. Widzą mnie. Że już nie musimy sprawdzać, wiemy, że tutaj jest zamknięte i ta dźwignia nie drgnie. Teraz orkowie za nami nie poszli. Ale to ja już sobie zapalę pochodnie. A nie czar. I sobie zapiszę na gierkę. No bo za chwilę i tak będziemy musieli jakiegoś czaru tutaj użyć, żeby się przeteleportować. Mściwa stal, czyżbyśmy mieli jeszcze lepszą broń? A nie. To pięść trolla jest lepsza. Bardzo ładna broń, ta mściwa stal. Ale jednak, o, a tu też, ale tam chyba nic nie ma, ale widzę, że tu jest jeszcze przycisk. Oczywiście go nadusimy. To się otworzy? Nie.
wracać. Myślę, że czas wejść już do świątyni śniącego, do magów. Tu mamy orkowe zaklęcie teleportacji. Jeszcze sobie dla pewności tutaj zapiszę, czy tu jest w miarę bezpiecznie. Tu nas nikt nie widzi i jedziemy. I się udało. Jesteśmy już po tej drugiej stronie. Orkowie tam dalej się modlą, no a my idziemy. Obudzić śpiocha. Zaraz jak przejdziemy tutaj przez bramę, to założymy sobie nasz pięść trolla, bo tym ulumulu to byłoby dosyć kiepsko. Pyk, pięść trolla. No i lecimy. Eliksir szybkości sobie wypijemy, żeby tutaj ładnie polatać. Bezi! Przeżył. O nie, nie przeżył. No dobra, była lama znowu. Coś nam dzisiaj nie wychodzi. Coś, nawet czarno nie chce wyjść. To prawda, mana na zero. Ale jesteśmy. No dobra, to sobie zapiszę tu, bo za chwilę jak znowu spadnę, to już nie będzie zabawne. To już do iluś razy takie coś to jest zabawne, ale już potem to już może zacząć was to denerwować po prostu. Ale tutaj ninja się rzucił na nas. Kolejny. No i tutaj rozpykaliśmy kolegów. Oho, a zobaczymy jak ten nasz łuczek tutaj, czy da radę coś. Kurczę, bida i rozczarowanie. Ja wiem, że mamy ten słaby jeszcze łuk, nie? Ale dramat. Ja ci dam czarować tutaj. Nie ma czarowania. Orkowie nie lubią jak się czaruje. Nas pobili raz, jakbyśmy poczarowali. No dobrze, wam powiem szczerze, nie ukrywając, teraz salwa śmiechu, bo ja zawsze często się gubiłem w tej świątyni, więc będziemy tutaj starać się nie zgubić. Dobra. O, jakieś zwoje to zawsze warto wziąć. Czemu by nie? Tutaj coś jest, nic nie. O, chyba jakiś przełącznik był? A, przełącznik, dobrze, dobrze. Już dusimy. To zakładam, że dokładnie to też jest przełącznik. Tam nadusiłem, tu nadusiłem. Na moje oko powinno się coś otworzyć. Tu nigdzie indziej przycisku nie widzę. Też nie. Tu jakiś napój jest. Dobra, napój sobie weźmiemy.
No dobra, trochę zagadek widzę tutaj mamy. Raczej to chyba o kolejność nie chodzi, no nie wiem, nadosiłem. O, zaskoczyło nam coś. Może to trzeba właśnie w tej kolejności jednak zrobić. Światełko sobie zrobimy, co by nas tutaj rozjaśniło troszkę. Teraz pytanie, czy tu też musi być jakaś kolejność, czy nie? Zaraz się przekonamy. Jest tu trochę takich zagadek. Będziemy je poznawać razem, bo szczerze to jest też jak grałem gdzieś tam pierwszy, drugi raz, to chyba nawet nie doszedłem do Świątyni Świętego. Potem oczywiście przeszedłem już tą grę razem w Świątyni Świętego, ale naprawdę nie pamiętam. Aha, tu są kolory, to na pewno coś z tymi kolorami. Na pewno to nie tak na oślep. Ale sobie zrobimy na oślep, a potem zobaczymy, gdzie tu są te kolory, bo nie będziemy też tak wszystko dusić na oślep, bo... No bo to już nie byłoby fajne, jakbym tylko chodził cały odcinek i tylko na oślep przełączniki włączał. Zakładam, że się nic nie wydarzyło. Zobaczymy, czy tu gdzieś może jest coś namalowane, albo coś w tym stylu. O. Czerwone, żółte, fioletowe. No dobra. Jedziemy. Czerwone, żółte, fioletowe. No dobrze, a więc czerwone. Ach, żółte teraz. I fiolecik. Udało się? Nie udało się? No to co tu chodzi? Moi drodzy. Lama w gotiku. Wstyd, to już jest wstyd, ja wiem. By tutaj w gotiku mieć problem, no ale mam, jak już mówiłem. O, to nie wiem, co tam wtedy pomyliłem, albo nie nadusiłem do końca. Pewno tak, pewno coś takiego. No dobrze, poznajemy przecież Gothica jeszcze. Poznajemy, to jest stara, dobra gra, ale... Od początku, jak wam mówiłem, nie jestem jakimś znawcą tej gry. Dobrze, słuchajcie, już trochę ten odcinek nasz trwa. Jesteśmy tutaj w trakcie tej eksploracji. Tu nam się otwarły te dwie bramy. Właściwie to jest jakby jedna brama i tam na dole też nam się otwarło, więc też sobie tam pójdziemy. Tam chyba będą prowadzacze, jak coś mi tam świta w głowie. No dobrze, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście tutaj razem ze mną, że gramy sobie w Gothica. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. No i koniecznie, jeżeli oglądasz ten film,
A jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij tam czerwony przycisk subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Gothica, jak i z innych gierek. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!